Filadelfia to film z 1993 roku w reżyserii Jonathana Demme'a. Film jest dramatem sądowym i opowiada historię adwokata Andy'ego Becketa, który zostaje zwolniony z pracy rzekomo za niekompetencje, ale widz od początku doskonale wie, że był to ze strony szefów Andy'ego bardzo dobry sabotaż i został on wyrzucony dlatego, że był chory na AIDS i był homoseksualistą. Andrew właśnie przez to, że podejrzewa, iż to było powodem zwolnienia, a nie jego niekompetencja, postanawia wytoczyć swojemu byłemu szefowi i całej firmie proces o nieuzasadnione wyrzucenie z pracy. Bezpodstawne. Fabułę już streściłem. Jeszcze oczywiście do niej wrócę. W rolach głównych w tym filmie występuje dwójka aktorów. Tom Hanks jako Andy i Denzel Washington jako Joe Miller. Joe Miller, który zostanie adwokatem Andy'ego w procesie z jego dawnym pracodawcą. Ale w obsadzie mamy też inne bardzo znane osoby z świata aktorskiego. Znane oczywiście tym, którzy kino śledzą bardziej niż niedzielny widz. A między innymi mam tutaj Jasona Robartsa, gwiazdę lat 60. i 70. Antonio Banderasa, gwiazdę jak najbardziej współczesną. Czy jeszcze w takiej bardzo, bardzo drugoplanowej roli Joanne Woodward. Także aktorkę z dawnych czasów Hollywood. Jako że lekko fabułę, tak jak już powiedziałem, streściłem, tak parę moich myśli na temat tego filmu. Oj, niełatwy to jest film. Pod względem emocjonalnym, pod względem poczucia braku sprawiedliwości w pewnym sensie, o niezrozumieniu drugiego człowieka, o bezzasadnym przenikaniu życia prywatnego do spraw służbowych. Według mnie one powinny być, tak jak zresztą mówi główny bohater, dlatego ciężko nie trzymać za Andy'em w tym filmie. Nie tylko ze względu na sprawiedliwość, ale za jego zasady. Sam, tak jak już wspomniałem, mówi o tym, że on oddziela podczas procesu o odszkodowanie, że on oddziela życie prywatne od życia zawodowego. Dlatego też nie powiedział swoim szefom o tym, że jest chory. Nie uważał tego za potrzebne. Poza tym już nasłuchał się, co oni myślą, co ci szefowie myślą o homoseksualistach. I raczej gdyby to powiedział, to byłby szybciej zwolniony. Narracja tego filmu idzie bardzo w tym kierunku. Początkowa narracja. Film akurat w tej kwestii nie pozostawia co do tego złudzeń, że tak właśnie by było. Chyba powinienem powiedzieć o tym, skoro główny bohater jest homoseksualistą, jak ja do homoseksualistów podchodzę. Mnie nie sprawiają kłopotów, toleruję ich, zresztą podobnie jak masę heteroseksualistów, ale nie uważam, żeby seksualność czy płeć były powodem do afiszowania się. Po prostu. To są sprawy prywatne i nie powinno się z spraw prywatnych robić spraw mega publicznych, które zaraz przetaczają się sprawy, za które biorą się politycy, a jak politycy biorą się za jakieś sprawy, to z tego mogą wyniknąć tylko następne jakieś nieszczęścia, a nie nic dobrego. Także to jest moje stanowisko i tyle w tym temacie, nie będę go rozwijał. Może przy jakimś jeszcze innym filmie, gdzie jedną z głównych postaci będzie akurat postać homoseksualna. Sam film jest przede wszystkim świetnym dramatem sądowym. Powiedziałbym, że Filadelfia to jest taki, nie wiem, już dramaty sądowe bardzo lubię i już naprawdę widziałem bardzo dużo filmów z tego gatunku, z tego podgatunku. Powiedziałbym, że Filadelfia to jest w top 20 najlepszych dramatów sądowych w historii kina. Chyba tak. Mamy tutaj nie tylko świetnie przedstawiony dramat sądowy w tym sensie, że obie strony mają jakieś tam swoje racje, z tym, że no, jednak z góry film pokazuje, że Andy po prostu uległ, padł ofiarą sabotażu, zaplanowanej akcji. Góra musiała mieć na niego jakiś pretekst, a pretekstem było to, że ponoć zagubiły się jakieś akta sprawy czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie. Jakiś papier się zagubił i przez to mieli podkładkę, żeby Andy'ego oskarżyć o niekompetencję i za to niekompetencję zwolnić, a nie za jego orientację i jego chorobę. Może teraz trochę o drugiej, najważniejszej postaci tego filmu,
czyli Joe Millerze, granym przez Denzela Washingtona. I on reprezentuje tą postawę anty osobom homoseksualnym z początku filmu przede wszystkim. Taką dosyć twardą. W miarę rozwoju filmu się to zmienia, ale też nie powiedziałbym, że zmienia się jakoś diametralnie, że on potem po prostu, nie wiem, chodzi na każde jakieś spotkania do klubów gejowskich. To tego tutaj nie mamy. To jest też jedna cecha, za którą ten film bardzo szanuję. To od razu do niej przejdę. Ten film nie popada w skrajności. Ani jedną, ani w drugą stronę, bo dzisiaj bardzo byłoby łatwo popaść w skrajność. Gdzie albo Andy był z jakimś kompletnym bogiem i niesiony na piedestał absolutnie, albo by po prostu był potępiony z góry w czambuł. Któreś z tych dwóch skrajności. Nie, ten film jest, tak jak już wspomniałem, proces sądowy w miarę próbuje wyważać rację jednej i drugiej strony. I to jest w tym filmie najlepsze. On jest zrobiony z takim umiarem, z taką wrażliwością, bez przesady. Nie ma tu na przykład jakichś mocnych aktów homoseksualnych, a w dzisiejszych czasach, gdyby ten film był kręcony dzisiaj, spokojnie sobie takie sceny wyobrażam. Nie ma też tutaj zbytniego w tym filmie naśmiewania się z homoseksualistów. Jest tam parę scen, być może bardzo patologicznych, ale to jest dosłownie kilka scen. Poza tym ten film jest wyborny. Jeden z najlepszych, jak już powiedziałem, dramatów sądowych, jeden z najlepszych filmów z homoseksualną postacią w roli głównej, jaki widziałem. Także Joe Miller na początku twardo jest przeciwko, ma postawę anty, ale zmienia się ta jego postawa w trakcie rozwoju fabuły. Tak jak powiedziałem, według mnie nie diametralnie, ale w jakimś stopniu się zmienia. Żebym, kurczę, tutaj o niczym nie zapomniał, bo ten film jest naprawdę warty takiej trochę wnikliwszej analizy. Jest to też film o tak naprawdę odchodzeniu, bo Andy jest pogodzony z losem. Wie, że umrze i to jest po prostu tylko kwestia czasu, tak naprawdę. Ale, i jeszcze tutaj jest, jeśli już o tym mówię, to jest bardzo ważna rzecz. Właśnie bardzo łatwo byłoby popaść to, że Andy jest straszną ofiarą, straszna choroba i tak dalej, ale no nie można jednak zapominać, że wirus HIV wtedy, w końcówce lat 80. i na początku lat 90. przenosił się konkretnymi drogami. I jeśli ktoś był, mówię teraz o życiu realnym, jeśli ktoś był czynnym homoseksualistą, no to musiał liczyć się z tym, że może się i tak stać, że zachoruje. Według mnie ten film dotyka najważniejszych dla mnie, powiedziałbym, postaw człowieka, z których powinien sobie zdawać sprawę, a jednak duża część ludzi sobie z tego nie zdaje sprawy. A mianowicie ponoszenia konsekwencji swoich czynów. Od początku do końca. Jeśli ktoś popełnia takie, a nie inne rzeczy, musi się liczyć z konsekwencjami. Nie. Ktoś kogoś pobije, musi się liczyć z tym, że będzie ścigany, jeśli to pobicie zostanie zgłoszone i może być zatrzymany. Już nie mówię, jeśli ktoś kogoś zabije, no to wiadomo. Jeśli człowiek wykonuje jakiś dany czyn, powinien mieć świadomość, że ten czyn może mieć konsekwencje. Dobre albo złe, ale że będzie miał konsekwencje. Według mnie dzisiaj bardzo wielu ludzi o tym zapomina. Teraz trochę weszło na tropy filozoficzne, ale ten film dotyka trochę właśnie tego tematu. Andy był dorosły i tego argumentu używa druga strona, czyli obrońcy tej firmy, że Andy powinien zdawać sobie sprawę, czym grożą kontakty homoseksualne i tak dalej, i tak dalej. Czym mogą się skończyć. To równie dobrze, gdyby na przykład taki Freddie Mercury był heteroseksualistą, prawdopodobnie mógłby i żyć do dzisiaj. Tylko kto powie tę prawdę w oczy? I właśnie ten film dotyka to, że człowiek ponosi konsekwencje swoich czynów i siłą rzeczy, koniec końców, ten film nie neguje tego ostatecznie. Bo Andy zachorował i Andy umarł. Ale tak już powiedziałem, on był z tym pogodzony. I też w tym filmie nie było tego motywu. W późniejszych filmach, takich też dla nastolatków zazwyczaj, są takie motywy, że dziewczyna albo chłopak dowiaduje się, że są śmiertelnie chorzy i robią wszystko, żeby z tych pozostałych dni wycisnąć, co się da. Maksymalnie. Tu zrobią coś szalonego. Nie, Andy nie robi nic szalonego. Andy pracuje jak zwykle. Tym razem w swojej sprawie. W procesie, gdzie jest stroną wnoszącą o odszkodowanie, ale wykonuje dalej czynności tak jakby prawnicze. Pracuje, nie robi nic, nie rzuca tego i nie mówi, że oto teraz będę wykorzystał
czas, który mi pozostał na nie wiem co, lot, nie wiem, gdzieś w kosmos czy gdziekolwiek, czy jakiś skok na bungee. Nie ma tu tego typu motywów. Jest praca, praca, praca. Naprawdę postać Andy'ego jest tak dobrze napisana. Według mnie tutaj Joe Miller jednak nie może się równać pod względem charakterologicznym z Andym. Postać Hanksa jest głębsza mimo wszystko. Oczywiście tutaj też właśnie dlatego Hanks trochę aktorsko lepiej wypada od Denzela Washingtona. No ale Denzel Washington też z tej postaci, którą miał napisaną w scenariuszu, wyciąga według mnie maksa absolutnego. Także to takie moje wnioski, trochę zahaczające o filozofię, ale też po prostu o codzienność, o życie z konsekwencjami swoich czynów. Bo jak dzisiaj patrzę na ludzi, ach, dobra, ja nie jestem też od tego, żeby osądzać innych. Niech sobie żyją jak chcą. Tylko chodzi o tą pamięć o konsekwencjach swoich czynów. Tylko i aż tyle. Dobra, to może tyle z tej strony. Ale ten film zmusza mnie właśnie do wypowiedzenia tego mojego statementu, że tak to nazwę, żeby już mieć to po prostu też trochę za sobą. Jakby na przyszłość gdzieś się w jakieś jednak głosy w komentarzach odezwały, że tu, tam coś udaję mądrego i się wymądrzam. Nie sądzę. Najdalej jestem od tego, żeby powiedzieć o sobie, że jestem mądry. Okej, to chyba tyle o tym filmie, o Filadelfii. Nie wiem, czy jeszcze coś mógłbym tutaj dodać? A, no, kurczę, zapomniałbym. Reżyser Jonathan Demme zmarły w 2017 roku, ale zostawił po sobie co najmniej dwa dzieła wielkie. Jednym jest właśnie ten film, Filadelfia, a drugim jeszcze lepszy film od tego, Kosmos absolutny gatunku thrillera, Milczenie owiec. Co jeszcze mogę tutaj więcej dodać? Anthony Hopkins, Judy Foster. Nie wiem, w top 20 moich ulubionych filmów na pewno. W top 20 moich ulubionych filmów Milczenie owiec na pewno jest. Kocham ten film całym sercem. Od pierwszego oglądnięcia jako dzieciak miazga. Także ten facet naprawdę miał talent. I Filadelfia też jest tak nakręcona w sposób nieoczywisty. Nie jest to kręcenie dramatu sądowego. Oczywiście ani tak jak to zrobił Sidney Lumet w 12 Gniewnych Ludziach, ani też na przykład jak zrobił to Barry Levinson w Uśpionych. Jonathan Demme dodał do tego dramatu sądowego coś jeszcze, jakąś taką warstwę właśnie humanistyczną pod cały ten proces tutaj. I jeśli były sceny poza salą sądową rozgrywające się, to one były pełne takich drobnych szczegółów, ujęć kamery, nieoczywistych, całych sekwencji w scenie. Mam tu na myśli między innymi scenę, kiedy Andy słucha opery i wyjaśnia Joe Millerowi, jak on odbiera akurat tę arię. I cała ta sekwencja jest po prostu zamknięta w jakiejś szkatułce. Tak jakby jest odrębna scena od pozostałej części filmu. Albo jak nie pierwszy raz. Albo jak Andy udaje się do Joe po to, żeby zapytać, czy byłby jego adwokatem w tym procesie. I jak mówi mu, że ma AIDS. I zachowanie wtedy samego Joe, ale jest pokazane też kamera ujęcia z perspektywy jakby wzroku Millera, że patrzy tutaj na podnoszone cygaro przez Andy'ego, tutaj czapkę odłożoną, tutaj na jego ranę, na plamę na jego czole. Też takie zbliżenie, takie wyostrzone fragmenty. Fragment jakby ujęcia. Obiektywie najważniejsze są takie małe rzeczy. To tutaj Jonathan Demme pokazuje moim zdaniem reżyserską klasę. No, także chyba definitywny koniec. No, to może się okazać najdłuższy z moich dotychczasowych nagrań o filmach. No, ale musiałem, bo ten film naprawdę jest warty, żeby poświęcić, naprawdę jest wart tego, żeby poświęcić mu wystarczająco dużo czasu. Tyle na dzisiaj. Do następnego materiału. Na razie.